Panie trenerze, czy pamięta pan taki swój najbardziej nietypowy okres przygotowawczy jako zawodnika i czy przed laty te okresy były cięższe niż teraz? Myślę, że tak. Mimo wszystko teraz też nie jest łatwo, ale w tamtym okresie bynajmniej ja zaczynałem przez ładnych kilka lat 3 stycznia i tak powiedzmy sobie szczerze, że z 2 albo 3 razy miałem kontakt z piłką przez cały miesiąc styczeń, także te obciążenia były dużo większe. Nie wiem, czy to było dobre, czy nie. Nie zastanawiałem się, po prostu no, to, co aplikował nam trener, to żeśmy, ja i moi koledzy, staraliśmy się realizować. Dzisiaj jest to dużo, dużo lepiej i przyjemniej, bo po pierwsze mamy sztuczną nawierzchnię. No, warunki są lepsze, no, przede wszystkim i hotelowe. Myśmy mieszkali w takiej starej willi wojskowej po 4, po 5 w pokoju. Pranie raz na tydzień, także po 3 dniach, no, nie trzeba było brać tabletek nasennych, żeby zasnąć. Ten okres świąteczno-noworoczny to był taki spokojny czas? Czy było dużo telefonów, dużo myśli, jak te najbliższe miesiące będą wyglądać? Dużo było telefonów, dużo było informacji przez mail. Sprawdzałem zawodników dosyć dużo razem. Konsultowaliśmy to z Tomkiem Wolakiem i z Tomkiem Chorwatem, jaki mają odbiór na tych zawodników. Prawdą jest też, że było dużo zawodników z niższych lig rozgrywkowych i powiedzmy sobie szczerze, że no, rzadko się zdarza, żeby zawodnik, który ma 26-27 lat, spędzał ładnych kilka lat na niższym poziomie niż nasz i nie został zauważony. Także dla spokoju wewnętrznego, czystego sumienia robiliśmy to, ale prawdą jest, że my na dzień dzisiejszy dysponujemy taką grupą zawodników, w większości, która jest ze mną od początku praktycznie. Oni wiedzą, jak mają funkcjonować, jak ja czy sztab szkoleniowy funkcjonuje. Uważam, że to jest nasz bardzo duży atut. Są to zawodnicy bardzo oddani, pod każdym względem, lojalni przede wszystkim i myślę, że jeżeli będziemy szukać wzmocnień, a szukamy w jednym sektorze przede wszystkim defensywnym ze względu na uważam, drobny uraz, aczkolwiek, który wyklucza Szeligę z początku okresu przygotowawczego, ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja jestem, mam duże zaufanie, dużą wiarę w tych zawodników, którzy są na dzień dzisiejszy w klubie i jestem przekonany, że tak jak od początku, jak tutaj przyszedłem, robią wszystko, żeby się dobrze zaprezentować na dzień dzisiejszy w tym miejscu pracy i zakończyć, powiedziałbym, z optymizmem i z nadzieją to, na co wszyscy czekamy tutaj. W ostatnim wywiadzie w ubiegłym roku mówił pan o jednym, no może dwóch zawodnikach. No ten jeden, no to konkurencja większa pewnie dla Kena Kalasty, kiedy nie będzie Bartka Szeligi, a ta druga pozycja. I czy może będzie jednak trzech zawodników, coś się zmieniło, czy jednak cały czas mówimy o jednym, dwóch nazwiskach? Mówimy o dwóch nazwiskach. Uważam, że mamy najlepszą linię pomocy w pierwszej lidze. Takie jest moje zdanie. Każdy może mieć swój pogląd na ten temat. Dwóch dobrych napastników, którzy pierwszy raz przejdą tak jak, bo przyszedł praktycznie w końcowej fazie okresu przygotowawczego Piątas. Lewy myślę, że dobrze przepracuje i na pewno tak będzie ten okres, tu będzie rywalizacja, bo nie jest sekretem, że gramy jednym napastnikiem. No chyba w pewnych momentach, jak nam się dupka pali na meczu, to
to gramy dwoma napastnikami, wszystko rzucamy na szale. Linia pomocy, prawda, Ken bardzo dobrze się prezentował w końcówce. Znowu wracam do tego, że zawodnicy przychodzący potrzebują trochę czasu, tak jak nasi młodzi zawodnicy, którzy przychodzili z drużyny rezerw, potrzebowali jednego okresu, drugiego okresu przygotowawczego, żeby zaskoczyć. Tu akurat w tej sytuacji Ken, doświadczony zawodnik, nie mamy czasu, żeby on dwa okresy przeszedł przygotowawcze, bo te dwa okresy to się wiążą z końcem kariery u niego. No nie, no żartuję, ale mówię, no tu akurat nie mamy, także potrzebuje czasu. Co jeszcze? Zadaniowo Manuel może grać na lewej stronie, ale wiemy, że jest bardziej, powiedziałbym, wydajny, kolokwialnie mówiąc, na prawej stronie. No, zobaczymy. Ja naprawdę rzadko się myliłem przy transferach, bo tych zawodników, których ściągam, to zawsze dawali jakość. Nie będę mówił, czy to tu, czy tam, nazwiskami, ale tak z perspektywy lat, jak patrzę na to, to akurat udawało mi się trafiać i myślę, że tak będzie i w tym okienku, które nie jest sprzyjające, powiedziałbym, do jakichś większych ruchów transferowych. Młodzi Szafrański i Misztal to są zawodnicy, którym pan będzie chciał się przyjrzeć, którzy pojadą na skrupowania, czy ciężko na razie w tej chwili powiedzieć, czy ewentualnie ktoś z młodych jeszcze może dołączyć? No myślę, że ci zawodnicy, którzy teraz dołączyli, tak jak powiedziałeś, oni będą z nami się przygotowywać. Oczywiście decyzja co do obozu 12 lutego zapadnie kilka dni przed wyjazdem. Mamy jutro badania wydolnościowe, co nam też pokażą, czy ci zawodnicy są w stanie na dzień dzisiejszy pracować na takich obciążeniach jak reszta zawodników. Ja się bardzo cieszę, bo tak jak i Piątek Kuba, czy Kacper, czy Janek Biegański, czy Staniuszka, czy Kasprzyk, to też potrzebowali jednego okresu, szczególnie Piątki. Dopiero po drugim okresie przygotowawczym, dopiero powiedziałbym, posmakowali, jak trzeba funkcjonować w zespole seniorskim, aczkolwiek grali w czwartej lidze, to też nie są juniorzy, ale mówię, no to jest jednak różnica. Ja myślę, że klub, to tak samo jak my i kibice, którzy przychodzą na mecze z dużą, powiedziałbym, taką sympatią i z taką satysfakcją podchodzą do tego, że mamy chłopaków z regionu, którzy bardzo fajnie się prezentują, czy to wchodząc w trakcie meczu, czy grając od początku i uważam, że to jest bardzo fajna sprawa dla klubu. Bo tak kiedyś było, jak ja grałem w juniorach Śląska Wrocław i co sezon jakiś jeden czy dwóch zawodników, powiedziałbym, dostawało szansę trenowania, a później gry na najwyższym poziomie. Pytanie jeszcze, jak te najbliższe tygodnie będą wyglądać? Zmieniacie coś w porównaniu do tego, co było w ubiegłym roku? Znaczy, dużych zmian nie ma. Zmiany były trochę na rozpisce, którą dostali przed pierwszym treningiem. Bardziej była to praca ukształtowana w sektorze tlenowym. Teraz trochę nadamy większej, powiedziałbym, dynamiki, jeżeli chodzi o początkową fazę tych treningów, żeby lekko zmodyfikować, ale też nie wariując, bo nieźle to wyglądało, nawet dobrze na początku, ale chcielibyśmy jeszcze te 6 meczy, nawet później, kosztem tego 7 czy 8 meczu, jakiegoś może dołku, powiedziałbym, fizycznego, zacząć z wysokiego C. Także mam nadzieję, że
Ten okres 6 tygodni przygotowań przebiegnie tak jak pół roku, rok temu i półtora roku temu bez urazów, co nas też cieszy, bo tak jak i w trakcie sezonu, tak jak w okresie przygotowawczym, naprawdę nie z dużych obciążeniach treningowych nie mieliśmy żadnych urazów, przede wszystkim mięśniowych, nie mówię o mechanicznych, bo na to nie mamy wpływu, a co też pokazywały mecze, że gramy w bardzo dobrym, równym rytmie przez 90 minut. To tak jeszcze na koniec, gdybyśmy mieli zobrazować kibicom, to te pierwsze tygodnie to jest, nie wiem, 70% takiej siłowni i biegania, tak, 30%. To jest przede wszystkim praca nad mocą, wytrzymałością i siłą, tak, tak. No, oczywiście wiązana cały czas z operowaniem piłką, ale ten akcent, powiedziałbym, do 18-19, gdzie taka kulminacja tej dynamiki i tej pracy bardziej fosfagenowej nastąpi na obozie w Grodzisku. Tomi Cafe, partner klubu GKS Tychy.